Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Opowiem dzisiaj o tantrze, seksie tantrycznym i w czym on jest różny od takiego, nazwijmy to, zwykłego. Problem z dzisiejszym seksem jest taki, że my nie wiemy, jak to robić, więc szukamy obrazu, jak to robić, a jedyny obraz, jaki możemy znaleźć, wzór jakiś, na jakim możemy się oprzeć, jest albo w Hollywood, albo w pornografii. Obydwa te aspekty się bardzo pięknie uzupełniają i zapisują w bardzo negatywny sposób. Jak? Zauważcie, że w filmach hollywoodzkich czy w serialach jest para, która nagle dobiera się do siebie i wtedy jest camera cut, a potem widzimy ich, jak są ewentualnie zrelaksowani, czyli było fajnie, a pornografia uzupełnia wszystko to, co było pomiędzy. I nie mamy za dużo środków edukacji i badań, i też tak naprawdę metod, które moglibyśmy stosować i przekazywać już dzieciom w dostosowaniu do ich poziomu, później nastolatkom w dostosowaniu do ich poziomu i młodym ludziom, którzy wchodzą w życie seksualne już bardzo pełną parą, żeby ten obraz był inny, był lepszy. Naprawdę nie ma tego, więc pornografia i Hollywood rzeczywiście zapełniają tą lukę, a seks tak nie wygląda. Seks jest czymś głębszym, seks jest czymś świętym, niewinnym, jest czymś bardzo pięknym, czymś, co doposażyła nas natura, bo nie oszukujmy się, jako jedne z bardzo nielicznych zwierząt w naturze uprawiamy seks nie tylko po to, żeby przedłużać gatunek. Uprawiamy go dla przyjemności. To jest wielka zmiana dla natury. I natura doposażyła w nas w niesamowite narzędzia, żeby było przyjemnie. Tu mogą wchodzić takie praktyki, jak właśnie tantryczne. I chciałabym pokazać, czym seks tantryczny nie jest. A potem wyjaśnić mniej więcej, czym jest na podstawie przykładu. Przykładu takiego, że no, sami zobaczycie, bo w mojej dłoni jest jabłuszko. Pamiętam, kiedy robiłam sobie przerwę w pracy, gdy jeszcze pracowałam w korporacji i jedną ręką sprawdzałam smartfona, chwilami zerkałam w ekran monitora, czy nie przychodzą nowe maile, na które trzeba będzie odpowiedzieć. Drugą ręką trzymałam jakiś ołówek, żeby ewentualnie już notować sobie jakieś myśli, które mogłabym odpowiedzieć. W międzyczasie jadłam. Takie były moje przerwy na jedzenie. Po prostu chrupałam to jabłko, czy jadłam tą kanapkę, czy coś. No nie, no, kanapek nie jadłam, ale przeważnie miałam jakiegoś owoca przy sobie i po prostu jadłam w trakcie pracy. I czasami tak wygląda dzisiejszy seks. Wielu ludzi, wielu par, że robimy to po prostu, żeby zaspokoić jakiś bardzo podstawowy głód, bardzo podstawową potrzebę, i później mamy takie przekonanie, że to jest gorsze, głupie albo nawet złe, bo polega na zaspokojeniu instynktu, jakiegoś popędu naturalnego. Tylko co jest złego w popędach czy instynktach? Nic. Złe jest tylko to, jak to interpretujemy. Jednocześnie, jeżeli ten rytuał jest tak bardzo ubogi w doznania, to do kogo możemy mieć pretensje? Kto jest odpowiedzialny za Twoją rozkosz? Kto jest odpowiedzialny za to, żeby znać Twoje ciało i dawać Ci to, czego potrzebujesz? Ty! Nikt inny, tylko Ty. Podejście tantryczne w miłości jest zupełnie inne. Na przykładzie tego jabłka. Przyglądam mu się najpierw. Patrzę na jego kolory. Na to, jak bardzo są różne w odniesieniu do tego, na którą część powierzchni tego jabłka patrzę. Przyglądam mu się. Widzę, że ta czerwień tego jabłka czasami przypomina czerwień moich policzków, gdy jest mi bardzo przyjemnie, albo poczuję się trochę zawstydzona, jak małe dziecko. Czuję ciężar tego jabłka w mojej dłoni, czuję temperaturę, czuję twardość skóry tego jabłka. Czuję jego piękny zapach, słodkawy, delikatny. Czuję gładkość tej skóry tego jabłka. To już jest masa doznań zmysłowych. Gdy przesuwam palcami po tym jabłku, słyszę szum tego jabłka. Gdy wgryzę się w to jabłko, to będę czuła jego smak. Mielić w zębach i sprawdzać, ile soku wypuszcza. Mlaskać delikatnie, tak jak żeby nikt nie słyszał, bądź jeśli jestem sama, to czemu nie? Delikatnie mlasnąć, zobaczyć, jak to się roznosi na moim języku. Ile słodyczy i na jakim miejscu w moim języku czuję słodycz, gdzie czuję kwas.
jak twarde jest to jabłko, ile razy mam je przemielić w zębach. Podam Wam ciekawostkę, gdy uczyłam jedną z moich klientek seksu tantrycznego i dawałam jej wskazówki właśnie na podstawie jabłka, porównując właśnie seks do jedzenia, to okazało się, że zgubiła 3 kg w ciągu cyklu naszych spotkań, ponieważ zaczęła wprowadzać tę samą zasadę do jedzenia, do swojej kuchni. I okazało się, że też przynosi jej to rozkosz, co jest mega fajne. I tym właśnie jest seks tantryczny. Jest takim inkorporowaniem, takim zawieraniem w sobie różnych zmysłów w pełnej uważności i całkowitej, bezwarunkowej obecności. Odłożę jabłuszko i powiem coś więcej. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z seksem tantrycznym, odkrywasz to, sprawdzasz, robisz research, zbierasz informacje, to myślę, że takie na tym etapie najważniejsze są trzy rzeczy. Jest Twoja obecność, jest świadomy oddech i jest spojrzenie, które jest bardzo ważne. Te trzy elementy zawarłam w mojej darmowej praktyce tantrycznej, którą znajdziecie w opisie filmu. I możecie to robić ze sobą, czy ze swoim partnerem, czy partnerką, do woli. Natomiast bardzo ważnym jest właśnie ta obecność ze swoim ciałem i z drugim ciałem. I nic tej obecności tak nie podkręci, jak oddech. Zejdźcie do oddechu. Oddech musi być świadomy. Bardzo wielu ludzi, i zauważam, że to jest mega powszechne. Ja też tak robiłam. Moi partnerzy wcześniejsi też tak robili. Uprawiamy seks, ta energia się buduje, czuć ją bardzo mocno gdzieś tam w obszarze genitaliów i potem następuje orgazm i ten oddech, który temu towarzyszy, jest taki... I koniec, finito. Tym samym robimy dosyć duży błąd, bo włączając oddech, bardzo świadomy, głęboki oddech, w momencie, gdy zaczynamy się podniecać, możemy roznieść tę energię z obszaru krocza gdzieś wyżej, do całego ciała, które później będzie mogło smakować się w tej energii. Więc jeśli czujesz, że zaczynasz się podniecać, to zacznij oddychać. Głęboko. Z wydechem, który ma dźwięk. Który coś z ciebie wydobywa. Bo ten dźwięk, który wychodzi przez twoje gardło, jest jak złodziej, zabiera napięcie. Niczym haczyki, zabiera je na zewnątrz. A wdech, który robisz, powoduje, że ta energia ma prawo się trochę roznieść właśnie. Z Twoim wydechem jeszcze bardziej. Z wydechem jeszcze zabiera się jakieś napięcie, coś, co już nie jest Twoje. Jeśli tym samym włączysz w to spojrzenie w oczy swojego partnera, czy sobie, kiedy robisz to sama, czy sam, w lustrze, to ta obecność, o której wspomniałam, te trzy czynniki, obecność, oddech i spojrzenie, to generuje taką bliskość, takie rozsmakowanie się w tym, bycie, po prostu bycie, że po pierwsze jest to coś zupełnie innego od tego, co znamy właśnie z obrazów z pornografii, a po drugie otwiera na zupełnie nowe doznania. I uwaga, disclaimer, możesz być na początku bardzo zawiedziona, bądź zawiedziony. Może się okazać, że to cię dekoncentruje, frustruje, że stwierdzasz, że to jest w sumie głupie albo wcale ci się nie podoba lub jest zupełnie inne od tego, co znasz do tej pory. Przyznaję, że to dotyczyło też mnie, gdy zaczynałam praktyki tantryczne. Na początek z własnym ciałem, później, żeby przekazać to mojemu partnerowi. Czułam się zniecierpliwiona i czułam się trochę sfrustrowana, bo dobra, oddech, okej, obecność, okej. Tylko ta energia, ja nie rozumiałam tego konceptu, tylko sęk w tym, że właśnie im bardziej próbowałam to zrozumieć, tym dalej to było. Z czasem zauważyłam, że gdy pozwoliłam na to, żeby to było takie, jakie było, to w pewnym momencie, po parunastu razach, okazało się, że ta energia się faktycznie wzbudziła. Ona staje się bardzo soczysta. Ona jest tak ujmująca, taka porywająca, że to już nie był tylko orgazm. To była rozkosz i ona mnie niosła kilka dni potem. To był orgazm, po któremu później towarzyszyły łzy, wzruszenia i takiego zachwytu, i takiego
Och, jak ja mogłam tak bardzo nie doceniać mojego ciała? Jak mogłam żyć do tej pory w taki sposób? Bardzo często jest tak, że gdy pozwolisz sobie na takiego rodzaju praktyki i później będziesz do nich wracać, to zauważysz, że z czasem one faktycznie dają Ci więcej energii. Zostawiają Cię trochę inną czy innym. Że Twoje myślenie się trochę zmienia, Twoja energia, Twoja charyzma się zmienia. Że Twoja witalność wzrasta, że Twoje sny są inne, co jest bardzo piękne i naprawdę cudowne. I tym właśnie jest energia seksualna w tantrze, energią transformującą, zbliżającą do boskości. A boskość jest tym aspektem człowieczeństwa, boskość w moim odczuciu jest aspektem człowieczeństwa, która obejmuje wszystko w sobie. Robi miejsce na każdą rzecz, każdą emocję, każdy instynkt, każdą intuicję, każde doświadczenie, wrażenie, odczucie, wspomnienie, każdy potencjał, każdą aspirację, ambicję. Wszystko, na wszystko jest miejsce, wszystko jest w otoczeniu wielkiej akceptacji, czemu nadrzędnie góruje miłość. Ona to wszystko scala. Nie ma niczego w Tobie w momencie, kiedy przeżywasz rozkosz w taki sposób nadbudowaną, co byłoby głupie bądź złe. Nie ma niczego takiego. To jest po prostu coś, co się pojawia i to tyle. I w ten sposób budowana energia, w sposób tantryczny, seksualna energia budowana w sposób tantryczny, gdzie jest w tym świadomy oddech, gdzie jest świadoma, pełna, bezwarunkowa obecność, gdzie jest wgląd w duszę swoją, w duszę drugiego człowieka czy innych ludzi. W ten sposób budowana energia transformuje, rozpuszcza to, co jest stare, robi miejsce na coś nowego, poszerza trochę granice własnego ego. Czujemy się wygodniej ze sobą, jest nam jakoś tak przyjemniej, jest cieplej, lepiej. I co więcej, robi to miejsce na te emocje, o których byśmy nie myśleli, że mogą się pojawić w sytuacjach stricte seksualnych. Jak smutek, jak gniew, jak chwilowy żal, jak oświecenie, jak radość, jak wdzięczność. Jak duma, bliskość, jak zachowania typu płacz albo nagły krzyk. To wszystko ma miejsce. Wszystko to jest tym czymś, co się wydobywa, bo wcześniej było gdzieś zatrzymane, zmagazynowane w ciele. Mózg nie pamięta, ale ciało pamięta. Mózg dawno wyparł coś, co w ciele jest zmagazynowane, a miłość tantryczna wydobywa to z ciała. Więc jakakolwiek jest Twoja reakcja. I moimi bardzo często jest płacz. Albo śmiech. To są bardzo często moje reakcje, gdy uprawiam miłość tantryczną. I jeżeli jakaś Twoja reakcja wzbudza Twoje zdziwienie, to zrób dla niej miejsce. Zaakceptuj ją, przyjmij ją taką, jaka jest, w chwili, gdy jest, w tym momencie, w tym kontekście, w którym jesteś. Po prostu to zaakceptuj. I pamiętając te trzy elementy, trzy podstawowe elementy, wstępne, najważniejsze, obecność, świadomy oddech i spojrzenie. Twój seks może być tantryczny i może przynieść Ci już teraz coś więcej, coś innego, coś głębszego. Mam nadzieję, że to wideo Ci pomaga. A gdy szukasz czegoś więcej i jesteś na początkach takiej drogi, to warto też sięgnąć do literatury. Książki, które bardzo polecam na tym etapie dla każdego z Was, kto jest zainteresowany, załączam pod opisem filmu i tam właśnie sięgnijcie. Często dostaję pytania, jakie książki polecasz. Oto jest ten film, gdzie polecam te książki, wszystkie są w opisie, proszę zerknąć tam. Mam nadzieję, że będą Wam służyły tak dobrze, jak i mnie. A tymczasem ja życzę Wam przyjemnego, dobrego, jak zwykle soczystego czasu, pełnego oświecenia, radości, spokoju i harmonii, ale też bombastycznej zabawy. Do zobaczenia, do usłyszenia.